Konami uraczyło nas trailerem gry Pro Evolution Soccer 2013. A razem z tym trailerem przyszło parę ciekawostek i nowinek. Jeśli wierzyć japońskiemu studio, to możemy liczyć na naprawdę ciekawy obrót spraw. Silnik zarówno graficzny, jak i gameplayowy mają się zostać napisane zupełnie od nowa. Koniec opierając się na przestarzałych trybach. Konami wprowadza też coś na wzór fifowskiej Personality Plus, czyli personalny rozwój każdego zawodnika. Jak im to wyjdzie? Zobaczymy. Najważniejszą informacją ma być większa możliwość sterowania bramkarzem oraz całkowicie zmieniona i odmieniona sztuczna inteligencja obrony, w tym i golkipera. Liczymy na to bardzo mocno, gdyż jak dotąd zachowania bramkarzy były zmorą każdej kolejnej osłony PS. Będziemy mogli sterować bardzo dokładnie siłą pograń i zagrań, dribblingów, prędkością w takim stopniu, że gra stanie się trudniejsza, ale da też znacznie więcej możliwości. Do tego prędkość biegu zawodników ma zostać ograniczona, co ma zwiększyć realizm rozgrywki. Zapowiada się bardzo ciekawy tytuł i naprawdę świetna gra. Do zobaczenia i zapraszam na vloga, gdzie można znaleźć też niepublikowane na kanale ani na Zły Brabliźniak publikacje. Trzymajcie się ciepło.